To brat tymi rękami nieboszczyka wyświguje ten gnój na tą kupę. Ja nie chcę być cały brudny, ale już jestem, tak? Dobra, fajnie, wszyscy się zlecieli, wszyscy głodni, wszyscy wściekli normalnie. Osed źresz? Czyś ty do reszty zgupiał? Ciężkie to? Zero spędziłeś, ale bez strzachy. Dzień dobry. Dobra, z tego co ja widzę, drodzy państwo, to dzisiaj po prostu kaczki będą dokańczać wczorajszą wyżerę. Szybka akcja, ja im tutaj jeszcze trochę sypnę pszenicy. Mimo nawet, że w tym korycie jest woda, bo trochę musiało przez noc popadać. Zresztą widać, tutaj jak lekko popada, to zaraz błoto się robi, nie? Jaruś, czekaj, no zaraz do ciebie przyjdziemy też. Okej, okay. Wypuszczamy płaskie dzioby. W pierwszej kolejności one już się wściekły. Dobra, pokazywać, na co was stać. I tą zielonkę wyżerać. Trochę źle zrobiłem, bo nasypałem do koryta pszenicy i teraz tą zielonkę całą zadeptają. Ale to są takie ślundraki, że one nawet ją brudną od ziemi zeźrą. One nawet ziemię zrą. Gęsi normalnie kopią nory dziobami w ziemi i chyba sole mineralne wysyckują z tej gleby. Nie wiem, o co chodzi. Jaruś! Ale piękna kozia rodzinka. Od najmniejszego do największego bydlaka. Stoicie tutaj i czekacie za wyżerą, tak? Zaraz przyjdę, Jaruś, dzisiaj dostaniesz kapustę. Wody wam ani nie wymieniam, bo zaraz będzie i tak to samo. Dobra, fajnie chodzą te główki. Ta główna gęsia matka po waszej prawej stronie z tym czarnym dziobem wyżera obok tej kaczki francuskiej i naprzeciwko jej córka. Powoli widzę, podchodzi gąsior z tym żółtym nosem. No ale on czeka, czeka, aż jego pani w spokoju się naje. No dobrze, no. On zabezpiecza po prostu jej tyły, jakby ją coś miało zaatakować. To on jest w gotowości. Słuchajcie, ja dzisiaj oczekuję paczki z 27 bodajże karzełkami łapciatymi. Gdzieś będziemy musieli je ulokować, nie wiem jeszcze gdzie. Może najwyżej gęsi pójdą z powrotem tutaj na chwilę do kur, a ja w przeciągu kilku dni wybuduję, słuchajcie, chyba jakiś kurniczek dla tych karzełków, bo kupiłem je w takiej okazji, że nawet nie jestem do końca na nie przygotowany, powiem szczerze, ale gościu likwidował hodowlę, no i trzeba było podjąć jakąś, kurczę, decyzję, a tyle te ptasiory się tu pomieszczą. Nie, że tu, no ale... Jakoś to rozdysponujemy tutaj, będzie dobrze. Dobra. Dej no ten telefon. Tu w ogóle jakiś mały karzełek łapciaty się zaplątał przez noc, kogucik. I co ty tu, glizdy wyżerasz? Widziałem przed chwilą, że glizdę wciągłeś. Ty się skurde dobry. Żebym cię nie rozdepnął. No gąsior, wyżeraj, wyżeraj, nie bój się. Ja tu z boku stoję, jestem dzisiaj ubrany na moro, zakamuflowany. Ty mnie chyba ledwo co widzisz, co? Nie jestem ani na żółto, ani na nie wiadomo jak. To ja ci się chyba, gościu, zlewam z otoczeniem, co? Bo ty chyba na szaro widzisz, nie? Patrzcie, tam koteły wydziwiają coś. Maciuś chyba patrzy się na miłość umówić po prostu z tą dzidzią. A gdzie jest ta dzidzia? Gdzie ona czmychła? Ta kotka jest naprawdę niemożliwa. Ona... Maciuś,
Ona urodziła, słyszysz? Ona urodziła 5 rudych kociąt i wszystkie porzuciła. Myśmy je musieli ze strzykawki karmić. Masakra. Dobra, koźlęta, zaraz idę do was, tylko kaczki przegnam i gęsi i kury wypuszczę i bajabongo. Gosia jak zwykle parówę z ludzkiego palca liże. Łeż, ej, ty byś mi na łeb spadł. Ja cię, ej, nie pkaj mi się tu. A ty, Jaruś, no nie wolno tu. Patrz jak mnie przepycha. Patrz jak mnie pcho, on się nie chce pogodzić. Idź, bo kurna na dupę dostaniesz. Dobra, taka zupka tu jest. Wszystko naraz wymieszane, widzę. Jakaś zupa brokułowa chyba tu była. Makarony. Bułka jakaś rozbeblana. To jest wszystko dla was odpowiednie, nie? Takie moczki. Dobra, dali rymcym cym. Tutaj macie o mięska trochę z kurczaka. Gotowane ziemniaczki, pomidory, ogórki, szynki, szyneczki. Dobra. Wiadro odkładamy. No. Kojarzycie jeszcze takie żarcie? Bo miałyście parę dni dietę, nie? Mocną. Dobra. W międzyczasie wypuszczę te kuraki. Szybka akcja. Dzisiaj będziemy w tym kurniku sprzątać. Ale czekajcie, bo jak ja zwykle nieźle wypuszczam, zamiast drzwiczkami to oknem. Dzisiaj będziemy robić dezynfekcję tego kurnika i będziemy lokować gdzieś te karzełki łapciate. Muszę to jeszcze wszystko jakoś sobie obmyśleć, przemyśleć. Jakoś to kurde będzie. Ej, nie uciekać mi stąd, brygada, tylko wyżerać. Proszę o pokaz, no, ja wiem, na indyki to zawsze można liczyć. Ale reszta? Tu jakiś kurak makarony wyżera, ciągnie to kurde. Ej, Józek przyszedł? A nie, to nie Józek, to Benek. Nie, to Benek, a nie Józek. Jasny gwint, tu się idzie normalnie pomylić chyba. Dalej, pokazywać, pokazywać tam. Widzę, że chodzą te główki elegancko. No, tam jest chyba jajecznica albo gotowane jakieś ziemniaki, coś żółtego tam widać. Fajnie to wygląda. O, takich nazamawiałem karzełków łapciatych, chociaż nie wiem, czy będą tak ładnie ubarwione jak ten, ale na pewno będą miały ładniejsze te łapcie. A ty, kurna czorny... Ignacy łazi, patrzy, o co tu chodzi. Ostatnie liście na drzewach, słuchajcie, i zacznie się. No te nawet jeszcze nie chcą spaść z tej dębiny. Nie no, spadają. Także ostatnie liście na drzewach i zacznie się, słuchajcie, depresja, szaruga. Będą takie gołe kikuty wystawać i straszyć. Nie możesz trafić? O, teraz wciągłaś elegancko. Dobra, makaronik, ciach. Co teraz? Pyrka. Surowe mięso z kurczaka. Cyk. Marchewka, brokuł. Znowu makaron. Znowu pomidor. O to tu chodzi, drodzy państwo. Dobra, słuchajcie, żyjcie swoim życiem. Ja właśnie przed chwilą dostałem telefon, że kurier jedzie do mnie z tymi karzełkami łapciatymi. Także, kurczę, lecimy zobaczyć, co tam do nas przyjechało. W międzyczasie muszę obmyśleć, gdzie te ptaki wypuścić, ale chyba wypuścimy je w tym świeżo oddezynfekowanym kurniku blaszanym, w którym były od kilku dni gęsi. Gęsi zrobicie chyba powrót tam do tych kur na jakiś czas. Muszę zorganizować jakiś lokum dla tych karzełków, kurde. Słuchajcie, przyjechała paczka. Za 960 zł karzełków łapciatych. Mi chyba już całkiem poniosło, co?
Ciężkie to? Widzę, rozpędziłeś. Ale by strzachy. Na dole są ładne. To są takie karzełki łapciate. Takie mają na nogach pióra. Na boki takie. A te. No. Ja się zawsze śmiałam, że to są kury w tych. W kapciach. No. 960. No. Ale trochę mi daj. Tak, o tylko. Poważnie. To najwyżej na powrocie gdzieś coś pani zahaczy. Czekaj, wyjdę tu do bramy. Czekaj, ja zobaczę, czy ja mam prywatny. No i dobra. Gdzieś przy okazji? No, następnym razem albo coś. Patrzę, czy jest tyle, ile mi mówił, bo kurde, tu coś mało ich jest. Będzie tu 13 u góry? Będzie. Będzie. Masz 2, 4, 6, 8, 9, 10, będzie. Tak? No i dobra, to idziemy. Oj, to zapakował. O kuźwa. Dobra, dzięki, na razie. Dobra, słuchajcie, odebrałem te karzełki łapciate. Jestem na innym gospodarstwie u znajomych. Tutaj będę lokował te nasze kuraki. Tutaj była wcześniej Marysia, wiecie, jak miała, jak była w trakcie leczenia nogi. No i tyle, tutaj muszę, kurde, czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja tu wjadę. Muszę tutaj pościelić, wcześniej wymiotłem, co potrzeba. Po tej Marysi jeszcze tutaj był bajzel. No i tyle, przywiozłem taką japonkę słomy. Nie wiem, czy to wystarczy, szczerze mówiąc. Zobaczymy, kurde. Chociaż wstępnie tyle, powiedzmy, że będzie ok. A dościelić zawsze idzie, nie? Dobra, wyjadę i już to tutaj będę rozcielał. Łeż, kurde. Ptaki już w ogóle są tutaj w tych kartonach. Dobra, czekajcie, wezmę tą miotłę i tak tu powinno wystarczyć, bo tu nie musi być, kurde, jak dla świni, nie? Tej słomy. One i tak sobie tu tutaj rozdrapią. Pomieszczenie fajne, świeżutkie, wybiałkowane. Ulokujemy im tutaj poidło. Paśnik i będą sobie, słuchajcie, tutaj dreptać. Ja nie chcę ich po prostu umieszczać tam u mnie z tego względu, że jestem świeżbowiec i prawdopodobnie jeszcze ospa. Rozmawiałem tyle co z hodowcą, od którego dostałem ostatnio kurczaki, to znaczy kupiłem. Mówi, że ospa panuje. Ja prawdopodobnie też tą ospę mam. I nie chciałbym tych karzełków łapciatych narazić na chorobę, bo dałem za nie kupę kasy. 1000 zł prawie z przesyłką za 27 kur. Dobra, słuchajcie. Biorę te paczki. Będziemy je tutaj wypuszczać. W jednym kartonie są kury, a w drugim koguty. Wypuszczę je tutaj wszystkie. Zobaczymy, czy te koguty będą dręczyć te kury, czy nie. Jak będą dręczyć, to zostawimy kilka kogutów, a resztę... Żartuję. Wystawimy resztę na sprzedaż. Resztę wezmę gdzieś do chaty, ulokuję do jakiejś klatki. I tyle. Nie mam noża, muszę sobie kluczem poradzić. Hop, tu jeszcze jakieś trytytki zastosował. Dobra, już prawie jesteśmy. Mam nadzieję, że wszyscy żyją, bo jak nie, to kurde biada.
Ślicznoty. Czekajcie. Dobra. Patrzcie, co my tu mamy. Tu są kury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 14 kur. No i super, bo jest każda prawie że inna. I młodsze, i starsze, i większe mają te łapcie, i mniejsze. Dobra, gitara. I teraz te koguciki. Dobra, powoli, tylko spokój nas uratuje. A, już lecą. Ale zarąbiste. Jasny gwint, ale ładne. Dalej wyłazić, kurna, ile będziecie w środku siedzieć. Nali. Raz, raz. Raz, raz. Wyłaź. O. Ludzie. Ole mega. Ej, koguty piękne. Słuchajcie, od razu wam mówię, że są na sprzedaż. Jeżeli byście chcieli, ja każdego jednego złapię i zrobię zdjęcie. Będę to wystawiał gdzieś na OLX-a. I kurde, bajka. Czekajcie. Teraz chyba to lepiej widzicie. Ej, mega, mega. Naprawdę, kurde, pierwsza klasa. Ogony zarąbiste, grzebienie eleganckie. Te łapcie też super. No typowo czysto, rasowe karzełki łapciate. Słuchajcie, przyjechałem tutaj jeszcze raz z taką siatką, bo tutaj są dwa okna. Ja bym chciał, żeby one były uchylane, bo to jest jedyne źródło jakby dopływu świeżego powietrza. To ma na szczęście tutaj drewniane ramki dookoła. Ja bym chciał po prostu... Kurde, za niska trochę jest ta siatka. Bym musiał zrobić tak. Ale po prostu będę tu siatkował, żeby mi szczur nie wlazł. Czekajcie. Mam obciążki i lecę z tematem. A wam pokażę, jak już to będzie gotowe, bo to trochę mi zleci. Kraty macie w oknach i możecie elegancko teraz tutaj oddychać świeżym powietrzem, nie? Kogociki, kurki, fajna ekipa. Trochę bym was tak chciał z bliska pokazać, ale się boję, że mi tam spierniczycie za chwilę tu naokoło. Słuchajcie, takie statko, ja będę je jakoś grupował, ale to dopiero wtedy, jak wybuduję tam u nas, u Jarusia z tyłu na podwórku, po prostu takie boksy dla tych kur, żeby były takie klatki po trzy kury i kogucik. Trzy kury i kogucik. Ja im jeszcze tutaj przywiozłem takie smaczki i trochę im nałożymy na ten talerz. Niech one się przyzwyczajają powoli też do takiego jedzenia. No, tata kaszką dzieli, proszę się uczyć. Dali. Ale ładnie trąbisz, no. Fajnie, fajnie wyżeracie. Cieszy mnie to, że wiecie, o co chodzi. Tam może gospodarz też wam śwignął niekiedy, nie? Coś z talerza, jak sam nie zeżor, to się z wami chyba podzielił, co? Słuchajcie, jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem takich fajnych kogucików, naprawdę powiem wam, jest na co patrzeć. Ten mi się bardzo podoba. Taki, kurde, no, tamten fajny. Z tymi końcówkami białymi na ogonie. Ten czarny też wyrąbisty. Jaki on ma pazury w ogóle. Ten, tamten. Każdy coś w sobie ma.
Odzywajcie się na grupę Negatywka TV na fejsie. Dobra, wy tu zajadajcie. Ja wam nie będę przeszkadzał, nie? Ej, Patryk, kurna, pędź mi z powrotem. Tylko nie próbuj latać. Tu jest płot, to nie uciekniesz za daleko. Ale no, pędź! Pa! Z powrotem, ty diable jeden! A nie tu resztę wołosz! No, gdzie kochani. Dobrze, żeś nie odleciał. Dobra. Weź tam nie wyzywaj, ja was teraz zamykam na dwa spusty i lecę do Koziołkowa. Żarcie dostałyście, wodę dostałyście, także widzimy się następnym razem. Słuchajcie, ja wam pokażę bardziej te ptaki, tylko ja po prostu muszę mieć taką możliwość, nie? Dobra, lecimy do nas. Dobra, Matylda, nie wyzywaj, bo ja idę ze świnkami morskimi. Słuchajcie, ja zostawiłem sobie dwie świnki, resztę, kurde, sprzedałem i tyle, zostawiłem sobie parkę. Ej, z powrotem! Bo ci ten łeb przyczasne. Zostawiłem sobie parkę, idźcie mi stąd. Ja je teraz dam tutaj, gdzie miałem pisklaczki wczoraj, żeby sobie trawkę poskubały. I dobra, tu będą latać. Trzeba je tak prowizorycznie tutaj zabezpieczyć, żeby żaden kot ani inny drapieżnik, Jaruś, mięsożerca, on niekiedy tam szynkę zeźre, żeby po prostu nie poczuł tutaj chrapki na nie. O? Jaruś, pilnuj tu, pilnuj. A słuchajcie, ja jednak dzisiaj nie będę się brał za dezynfekcję tego kurnika z tego względu, że bardzo długo mi zleciało z tymi karzełkami łapciatymi. Jeszcze godzinę przez telefon gadałem, bo taka sytuacja pewna wyszła. Z kurczakami, z taką firmą, od której kurczaki brałem. Tam facet zadzwonił, fajnie mi się wytłumaczył, ale o tym najwyżej będę jeszcze mówił w poprzednich odcinkach. Tymczasem Małgośka wygląda cały czas, bo ona jeszcze nie dostała śniadania. Chociaż jabłuszko jakieś jej damy. Biedna Małgosia. No biedna i niebiedna. Jak ona jest wypuszczona, to inni są biedni. Muszę wam po prostu niektórym, a przede wszystkim tobie chyba kupić takie piłeczki do tenisa i będziesz latać z takimi nakładkami albo do ocieplania rur. Są takie pianki, nie? Taka szara pianka. Ja nie chcę być cały brudny, ale już jestem, tak? Dobra, fajnie. Wszyscy się zlecieli. Wszyscy głodni. Wszyscy wściekli normalnie. Czekajcie. Niech ten koń się naźre pierwszy. Franek, ja ci nie wybaczę, że jestem znowu taki obombany. Ja pierniczę. Ja wam muszę chyba koryto zrobić jak świniom. Dalej, Gocha. Czekaj, bo spadło. Dali, Gocha, wciągaj. A nie, że skrzypi to jabłko, kurde, jakby z gumy było. No kurde, Matylda, jestem cały brudny, jeszcze ty mnie, na mnie skaczesz. Dalej, masz do koryta. Tam jeszcze nie wyżarłaś. Czemu ty marnujesz? Dobra, kto to będzie jadł? No jeju, ta biedna. Patrzcie, Renatka. Ej, zęby ci się ruszają, czy ty już nie możesz ugryźć? Dobrze chociaż, że siano jesz i trawę i wodę pijesz. Będzie trzeba ci w kosteczkę kroić, no trudno. Dalej, brygada. Ten Franuś malutki. Marysia przeganiana. Dalej. Cyk, cyk, ja wam to tam śwignę i wy sobie z tym poradzicie. A nie, kurde, będę tu stał z wami. No. Trawy macie chyba wystarczająco i siana, nie? Jedz korytka ładnie. Idź ty, kurde. Przyjdę tu jeszcze dzisiaj ci trochę posprzątać. Dobra, ale póki co posprzątamy tym dwóm świnkom morskim, które tu były na dole pod tymi kurakami. Tutaj. I ja je będę brał do domu. Te duże usadowię tutaj na dole, pisklęta, a te małe z domu,
które się wykluły ostatnio, pójdą na górę. No i tak będzie trzeba zrobić. Mi w domu została jedna zeberka, słuchajcie. I do tej woliery z tą zeberką te świnki morskie na razie ulokuję. Zeberka chłop zadziobał swoją babę i swoje dziecko. Najpierw na współę zadziobali dzieciaka, a później on ją zadziobał, bo chyba ona go namawiała, a on później dostał wyrzutów sumienia. Zwyrodna matka ją po prostu ukatrupił. I teraz jest chłop sam i szczęśliwy. No, ładnie sobie śpiewa. I tyle. I tam, słuchajcie, dam te świnki morskie. Jakoś tam będą sobie funkcjonować. I cyk. Czekaj, kurde, bo to nie jest takie proste. Tu jest się ogólnie ciężko okręcić. Dobra. Ach. O, za dużo. Te świnki tu nie nabombały. Ale trzeba posprzątać, żeby ptaki miały, kurczę, tutaj dobry start, a nie w świńskich odchodach. Czekajcie, kurde. Trochę jestem nieprzygotowany do tej roboty. Gołymi rękoma, kurde, w tym gnoju tu beblo mnie. Ja po prostu mam odnowę biologiczną przy okazji, wiecie? Niektórzy płacą za to, żeby się w gównie, za przeproszeniem, wykąpać, nie? Ani zmiotki, kuźwa, ani nic. Chłopie kochany, i ty się gospodarz wielki. Dobra, musiałem sobie zmiotkę zorganizować. A ty, kurna Krystyna, pięć mi stąd, bo gnój rozwalasz. Ja porządek robię, a ty bajzel zaś. Słuchajcie, no nie mogę wytrzymać po prostu z tym. Dej no tu wkrętarkę. Jasny gwint. No nie ma warunków po prostu. Ej, wasze biedne uszy. Nie ma po prostu warunków do pracy. Aż się po prostu wkrętarka tego wysypała z zasilania. Dobra, to robimy chwilowo na dół. I teraz można robić, nie? No nie, kurde, tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ładnie dla kurczaczków. Miejsce trzeba przyszykować. I baje bongo. O. O. Dobra, myślę, żeby było. Jeszcze zrobimy dezynfekcję na sucho. Okej. Okay. To tu, to tu. Fajnie. Zmiotka w błoto wpadła. Zarąbiście. Dobra, słuchajcie, nie jest to żadna reklama. Ja akurat stosuję coś takiego. Czekajcie, dajcie no mi tu taką miseczkę. Trochę bym sobie nabrał. Dwie takie garści chociaż. Dobra, 2,5. No i tyle powinno wystarczyć, żeby nam odkazić to świnkowe lokum. No i tyle, świgniemy trochę tu po tych kątach, żeby to wszystko tam powyżerało. Można to stosować w obecności zwierząt, także o te ptasiory u góry się nie bójcie. W każdym rogu. Cyk, cyk, cyk. Wszystkie kurde robale. Widoczne i niewidoczne. Trzeba zlikwidować. Dobra. Po prostu tak, żeby nie było możliwości zaatakowania nam tych małych piskląt. Otóż to, drodzy państwo, ręce mam białe, jak to? Jak chyba nieboszczyk, nie? No, Marysia, uciekaj, bo jadę z gnojem.
I ja bym chciał od was trochę świeżej słomy tam, dla tych maluchów bambuchów. Dobra, tymi rękami nieboszczyka wyświguję ten gnój na tą kupę. Udało mi się fajnie wjechać na górę. Dobra. Sterta rośnie na przyszły sezon. Słuchajcie, ten ogródek będziemy nawozić tą jarusiową kupą. I nie tylko jarusiową, bo tu jest zrzutka po całości. Ej, a wy mało macie zielonego tam? Tej trawy mało posiałem, nie? Za płotem jest lepsza, co? Słodsza po prostu chyba jest. Patrz, Jaruś spierniczu. Kurwa. Jaruś. Ja muszę cię na patencie chwycić, nie wyzywać, tylko po prostu chwycić. Ej, osed źresz? Czyś ty do reszty zgupiął? Przecież to jest kujące. To ci podrażni cały układ pokarmowo-wydalniczy. Jak nie, dawaj roga. I chłopcze kochany, pędzisz, bo ty zaraz tu za pietruszkę się weźmiesz. Dali. Dali. I paszą mi won i kopa na rozpęd. No i dobra, bierzemy to, co żeśmy przywieźli. Może uda mi się to na jeden raz wziąć. Udało się, okej. No i słuchaj, ta pakujemy tu w te klofty. Sorry, boście nic nie widzieli przez chwilę. Czekajcie, czekajcie. Sekunda. Trochę cierpliwości. Trzeba im to tak tutaj porozrzucać równomiernie. Kurde. Jedna wielka dzicz. Dobra, byłoby coś z tego, nie? Słuchajcie, ja je tutaj wpuszczę później. To zobaczycie sobie już w następnym odcinku. Lecę do domu trochę pomontować, bo jestem jak zwykle ze wszystkim do tyłu. Dzień za krótki normalnie. Dobra, zbieram się do chaty. Lecę montować. Dzisiaj już wam więcej nic nie nagram, bo ja muszę jeszcze na pocztę jechać, 3 kaczki wysłać. A po pierwsze to muszę je złapać jeszcze, zapakować, dopiero wtedy zawieźć na pocztę. Dobra, słuchajcie, dzięki wam wielkie za odcinek. Kurde, zostawcie coś po sobie i widzimy się w niedzielę. Peace.